Maciej Samcik. Maciej Samcik, bloger i dziennikarz Gazety Wyborczej, został uznany za najlepszego dziennikarza ekonomicznego w 2013 roku w 11 edycji konkursu imienia Władysława Grabskiego, organizowanego przez NBP. Nagroda została przyznana za całokształt pracy dziennikarskiej i ogromny wkład w objaśnianie w zrozumiały sposób zagadnień gospodarczo-ekonomicznych. Rola dziennikarza finansowego sprowadza się czasami do roli analityka, takiego, który musi poznać drugie, trzecie, czwarte, piąte dno, które znajduje się na przykład w jakimś produkcie finansowym. No i szczerze mówiąc, to jest dla mnie zajęcie, którego się cały czas uczę. Spośród 170 materiałów prasowych, radiowych i telewizyjnych zgłoszonych w tym roku, kapituła konkursu wybrała te, które najrzetelniej, ciekawie i w przystępny sposób przedstawiały skomplikowane procesy ekonomiczne, wnikliwie opisywały trudne tematy i problemy zwykłych ludzi. Mamy bardzo dobre prace z dużych ośrodków, zwłaszcza tutaj warszawskich. Troszkę na innym poziomie, ale wydaje mi się, że jest to dostosowane również do czytelnika, czy do słuchacza, do odbiorcy tych programów. To są programy regionalne, bo jednak one traktują mniej o makroekonomii, o tych problemach makro czy polityki monetarnej. Kapituła konkursu przyznała nagrody w 5 kategoriach tematycznych. W kategorii polityka pieniężna i stabilność finansowa otrzymał ją Krzysztof Berenda z Radia RMF, a w kategorii finanse osobiste i edukacja ekonomiczna Marek Rabi z Newsweek Polska. W kategorii problematyka regionalna triumfowała Alicja Zboińska z gazety Polska Dziennik Łódzki. Nagrodę za najlepszy felieton odebrał Jan Cieński z dziennika Financial Times, a za najlepszy wywiad wyróżniono Grzegorza Siemionczyka z gazety Giełdy Parkiet. Kapituła przyznała także dwie nagrody specjalne, które otrzymali Dariusz Prosiecki z redakcji TVN Fakty i Agnieszka Witkowicz-Matolicz z Radia PIN za audycję Program Kontra Polisolokaty. Moim zdaniem rolą dziennikarza także, ale w ogóle rolą uczestników rynków finansowych jest to, by ludziom oferować produkty jasne, takie, które ludzie rozumieją i na które się decydują świadomie. I dlatego zdecydowałam się poruszyć ten temat, pokazując, że tam pod spodem jest coś innego niż to, czego ludzie się spodziewają, kuszeni bardzo często wizją dużego zysku. W wystąpieniu podsumowującym tegoroczną edycję konkursu profesor Marek Belga, prezes NBP, podziękował dziennikarzom za ich trud i starania w opisywaniu rzeczywistości. Cieszę się bardzo, że nagrody dostali dzisiaj dziennikarze ważący słowa, starający się pomóc klientom instytucji finansowych zrozumieć skomplikowane produkty finansowe, ostrzegający przed pułapkami, jakie się z tym wiążą i nie szukający newsa za wszelką cenę. Konkurs imienia Władysława Grabskiego dla dziennikarzy ekonomicznych Narodowy Bank Polski organizuje od 2003 roku. Od początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem dziennikarzy zarówno z dużych, ogólnopolskich mediów, jak i dziennikarzy z mediów regionalnych. Więcej informacji o konkursie i laureatach poprzednich edycji znajduje się na stronie internetowej www.nbp.pl/grabski.